Przedajesz swoje produkty cyfrowe, ale Twoje wyniki nie są zadowalające, a może po prostu chcesz zdobyć więcej odbiorców? Jeżeli tak, to mam dla ciebie idealne rozwiązanie. W dzisiejszym nagraniu pokażę Ci 8 powodów, dlaczego warto robić webinary. Zapraszam serdecznie. No dobrze, w takim razie lecimy. 8 powodów, dlaczego warto zainteresować się webinarami. Punkt numer jeden to zaufanie. Webinary działają tutaj przepotężnie. Tak, bardzo szybko dzięki webinarom zbudujesz zaufanie do siebie i do, swojej, do, i do swojej firmy. A dlaczego? Ponieważ jesteś realny i autentyczny. Kiedy występujesz po drugiej stronie ekranu, no to rzeczywiście ludzie cię widzą na żywo, ludzie cię słyszą na żywo, no i to oczywiście powoduje taką autentyczność. Wiedzą, że jesteś tutaj z nimi teraz, w tej chwili, po drugiej stronie ekranu. Ale uwaga! Istnieje też coś takiego jak auto-webinary, tak zwane webinary automatyczne. I czym one, się, czym one się różnią od webinarów normalnych, takich prowadzonych na żywo? No właśnie tym, że są nagrywane wcześniej i są puszczane niejako live, okay? Czyli przez całe spotkanie jest włączony czat, ale tak naprawdę, jeżeli to jest wideo, to ta osoba w ogóle nie reaguje na komentarze od ludzi. No i niestety jest to takie bezsensowne, bo ktoś zadaje pytanie, a tutaj leci jakieś wideo. No i czas zapisu na taki webinar jest bardzo krótki, być może widziałeś lub widziałaś takie reklamy, gdzie tutaj niby masz szkolenie online i tam, że za 15 minut się zaczyna, tak? No i moim zdaniem to jest robienie ludzi po prostu w bambu, ja osobiście tego nie polecam. To jest dla mnie takie robienie ludzi w balona. To równie dobrze można i wysłać materiał wideo, po prostu żeby sobie obejrzeli w dogodnym momencie i w dogodnej chwili. Czym to się różni przecież od takiego materiału, który by wleciał na YouTube'a? No tylko to jest to, że to wymusza na tobie to oglądanie tu i teraz. Oczywiście nie możesz nic przewinąć ani w lewo, ani w prawo. Oczywiście da się te pliki pobrać tam odpowiednimi wtyczkami i tak dalej. No ale ja po prostu tego nie lubię, więc moim zdaniem jest to nieuczciwe wobec, wobec naszych odbiorców. I ja po prostu nie robię auto -webinarów. No ale to jest Twoja decyzja. Jak, jeżeli chcesz coś takiego stosować, możesz sprawdzić sprawdzić, zobaczysz, jaką to ma konwersję. U mnie webinary na żywo zawsze działają najlepiej. Ja też to lubię, taką formę. Lubię sobie spędzić ten czas z ludźmi, posiedzieć, pogadać, podpowiadać na ich pytania. No po prostu to jest coś takiego fantastycznego. Okej. Okay. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o zaufanie, to jest to wywołane poprzez wiedzę, jaką dajesz na tym webinarze. Ponieważ jeżeli prowadzisz ten webinar i skupisz się na tym, żeby dostarczyć naprawdę wartościowe treści, nie każdy webinar musi być sprzedażowy i rzeczywiście to dowiedziesz, czyli ludzie rzeczywiście na tym skorzystają, no to będą cię postrzegali jako eksperta i to będzie bardzo korzystne dla ciebie, dla twojej marki, dla twojej firmy długofalowo. Ponieważ ludzie będą widzieli w tobie eksperta, który rzeczywiście posiada konkretną wiedzę i konkretne umiejętności. Więc tym zyskujesz po prostu zaufanie ludzi. Kolejna rzecz to osobiste interakcje. No i to jest to, co powiedziałem wcześniej, a mianowicie, jeżeli odpowiadasz na żywo na pytania zadane przez ludzi na czacie, no to ludzie czują się realnie zaopiekowani, ponieważ oni mieli jakąś potrzebę, więc zadali to pytanie, obnażyli się trochę, no bo to też nie jest takie super wygodne, żeby. Pokazać światu, czy tym ludziom, którzy są obecni na webinarze, że ja czegoś nie wiem, więc pytam. No, oczywiście, wiadomo, że nie trzeba być na tym webinarze pod imieniem i nazwiskiem, ale jednak, no to e, wtedy e, ludzie zadają to pytanie i liczą na Twoją odpowiedź. Więc jeżeli Ty im pomożesz, odpowiesz im, to tak, ta odpowiedź będzie dobra, taka wyczerpująca, to też pokazuje, że się nimi interesujesz. No, i to bardzo korzystnie wpływa na Waszą relację. Po prostu ludzie czują, że naprawdę im, e, naprawdę tobie na nich zależy. O, w ten sposób. Ok, więc punkt numer jeden za nami. Punkt numer dwa to zapisy do listy mailingowej, a mianowicie, jeżeli robisz webinary, to działa to naprawdę fenomenalnie. Ja przeszedłem w swoim biznesie przez prawie wszystkie rodzaje lit magnetów, czyli takich rzeczy, które warto dawać za to, żeby się ludzie zapisali do newslettera. Dawaliśmy e-booki, audiobooki, jakieś checklisty, nie checklisty, ale nic nie działa tak potężnie, jak właśnie webinary, więc ludzie się bardzo chętnie zapisują na webinary, no i dzięki temu twoja lista mailingowa fenomenalnie też rośnie bardzo szybko może puchnąć, jeżeli robisz te webinary cyklicznie. I teraz tak, dlaczego to działa? No przede wszystkim następuje tutaj efekt FOMO, czyli ludzie mają takie poczucie, że może mnie coś ominie ważnego, ponieważ to jest na żywo. Jeżeli ten webinar nie będzie nagrany, jeżeli robisz to na żywo i na przykład mówisz, że nie będzie później nagrania, no to ludzie muszą się zapisać, muszą się pojawić. Albo nawet jeżeli będzie nagranie, to możesz powiedzieć, że warto się zapisać, nawet jeżeli cię z nami nie będzie, ponieważ do osób, które są zapisane, wyślemy później notatki z tego spotkania, no to oni i tak się zapisują, mimo że wiedzą, że ich nie będzie, ale to nie szkodzi, bo Twoja lista mailingowa rośnie. Więc jeżeli teraz niczego od Ciebie nie kupią, no to może w przyszłości staną się Twoimi klientami. ok? Więc to jest bardzo, bardzo istotne. Więc ludzie mogą mieć takie poczucie, że dobra, może mi coś mi nieważnego, a może tam się pojawi jakaś informacja, która rzeczywiście coś może zmienić w moim życiu czy, czy w biznesie. Ok? Dalej, kolejna sprawa to ograniczenia. No i mamy ograniczenie czasowe i, i czasami ilościowe, czyli ograniczenie czasowe to może być, że spotkanie odbywa się tylko i wyłącznie w tym konkretnym terminie. No jeżeli nie będzie nagrania, no to jest to ograniczone, że tylko w tym momencie możesz to obejrzeć, albo może być tak, że jest spotkanie na żywo, potem jest dostępne nagranie, ale nagranie jest dostępne na przykład tylko dwa albo trzy dni. Ok? No i wtedy też trzeba się spieszyć, żeby się z daną treścią zapoznać, i to też bardzo fajnie działa. No i możemy mieć, y też ograniczenie ilościowe. W niektórych pokojach webinarowych możesz mieć, znaczy niektóre pokoje webinarowe mają ograniczenie co do ilości uczestników. Bez względu na to, czy korzystasz z ClickMeeting czy jakieś tam inne platformy, to możesz tam wykupić sobie na 100, 200, 500, 1000 osób te pokoje webinarowe. My akurat korzystamy ze StreamYarda, tam nie ma ograniczenia ilościowego, ale to też bardzo fajnie działa. Kolejna rzecz to bezpłatna wiedza, czyli po prostu m, większość ludzi uważa, że jeżeli podadzą swój adres e-mail z jakąś wartościową wiedzę, no to tu już jest jakaś uczciwa wymiana. Czyli podaję Ci swój adres e-mail, ty mi daj coś wartościowego. Więc jeżeli dobrze to przygotujesz, to naprawdę ta lista mailingowa może fenomenalnie rosnąć i ludzie oczywiście będą chcieli być powiadamiani o kolejnych Twoich webinarach, o kolejnych Twoich wydarzeniach. Natomiast jeżeli chcesz poznać inne pomysły na to, jak można budować listę mailingową, to oczywiście zapraszam Cię do naszego sklepu sklep.liczysięwynik.pl i tam znajdziesz taki produkt, jak 30 sposobów na. Na budowanie listy mailingowej. Okej, okay. czyli to był punkt numer dwa. Punkt numer trzy to dotarcie do wielu odbiorców, bo teraz popatrz sobie. Jeżeli byłaby taka sytuacja, że masz swoją ofertę i chciałbyś tą ofertę przedstawić 200 osobom i chciałbyś się spotkać z 200 klientami to ile by ci to zajęło czasu, gdybyś chciał każdemu z nich jeden po drugim przedstawić swoją ofertę? No to przecież są jakieś horrendalne godziny, dni, tygodnie, a może nawet miesiące. No bo tak by to rzeczywiście wyglądało. Może dzień, może 5 dni, może 10 dni, jeden miesiąc. No ale pomyślmy, 200 osób. No to nie ma szans. No to i z iloma osobami jesteś się w stanie spotkać w ciągu dnia? Zwłaszcza, jeżeli to by nie było w jednym miejscu, tylko gdzieś trzeba jeździć, to dziennie to może być, nie wiem, 4, 5, 6 osób, najwięcej no nie więc tak to tak to właśnie wygląda i właśnie dlatego da się to zrobić efektywniej za pomocą webinarów. Działa to naprawdę fenomenalnie. I wystarczy, że zaprosisz wszystkie osoby, które są zainteresowane tematem na takie spotkanie na konkretną godzinę, no to wtedy możesz im przedstawić całą wiedzę merytoryczną, plus później oczywiście przedstawić im ofertę sprzedażową, albo zaprosić ich na przykład do kontaktu, albo do wypełnienia jakiejś ankiety, formularzu. Oczywiście ktoś powie, no ale wiesz, jakbym się spotkał z nimi osobiście i miałbym z nimi spotkanie, to ja im przedstawię ofertę do końca, bo głupio by im było tak wyjść po prostu z lokalu czy tam gdzieś żeśmy się umówili. Natomiast z webinaru to oni sprykną krzyżyk. I Mogą wyjść. No jasne, że to się może wydarzyć, ale jednak tutaj skala robi robotę. OK? Więc to jest bardzo istotne, czyli możliwość dotarcia do wielu odbiorców na raz. Okej. Okay kolejna rzecz to atmosfera spotkania na żywo dlatego webinary są właśnie też kapitalne pod tym względem ja uwielbiam webinary, uwielbiam takie spotkania uwielbiam live'y, ponieważ na webinarze uwaga, utrzymuje się znacznie dłużej tak? to jest też nawet ten, ten materiał, który nagrywam, powiedzmy, że on będzie miał nie wiem, 15-20 minut wideo, no to później widzimy w statystykach, że pierwsze 4-5 minut to dużo ludzi oglądało, potem jest jakiś tam spadek, no a potem to już tam sobie szoruje pod nie. no a ci, którzy oczywiście obejrzą do końca to zyskują z tego najwięcej, no ale to tak to dzisiaj wygląda, że dzisiaj każdy chce coś szybko, łatwo i tak dalej, natomiast na webinarze My czasami mamy po 500 osób i na przykład te 500 osób się utrzymuje przez godzinę, godzinę 15. Potem jak mamy tą część sprzedażową, to na przykład 30 osób wychodzi, tak? Ale to jest niesamowite, jak ta uwaga jest utrzymana, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o webinary. Więc to jest coś po prostu przepotężnego. I jeżeli to jest spotkanie takie naprawdę na żywo. No, to tak naprawdę jest to jednorazowa okazja uczestnictwa. Jeżeli nie będzie nagrania, jeżeli nie będzie powtórki, jest możliwość zadawania pytań, no to to jest naprawdę fenomenalna okazja. Ja nawet w ten sposób promuję swoje webinary, że często mówię: Słuchajcie, ja nie udzielam bezpłatnych konsultacji, ponieważ no to by było nieopłacalne. W tym momencie, już tam rozwoju naszej firmy, no to, to nie opłaca mi się sprzedawać mojego czasu. Natomiast gdybym chciał robić konsultacje, to one by musiały być bardzo drogie, więc nawet nie miałbym sumienia chyba takich faktur wystawiać. Natomiast teraz na webinar możesz przyjść, możesz sobie przygotować pytania, ja odpowiem na Każde twoje pytanie, jeżeli tylko oczywiście będę znał odpowiedź, to, to postaram się najlepiej odpowiedzieć, jak tylko potrafię. No i rzeczywiście, niektórzy ludzie przychodzą z całą listą pytań na te nasze webinary, więc warto, warto przyjść, warto z tego skorzystać, ponieważ taka okazja trafi się nie wiadomo w sumie za ile, ok? Więc to jest też coś takiego bardzo, bardzo istotnego. No i właśnie, to co powiedziałem, oczywiście, jeżeli webinar nie jest nagrywany, no bo jeżeli powiesz, że no przyjdź na żywo, to jest jedyna okazja i tak dalej, no to, ale później będzie nagranie, no to czy to jest jedyna okazja, żeby zapoznać się z wiedzą? No nie. Ale czy to jest jedyna okazja, żeby zadać Ci pytanie? Tak, nie? Więc możesz to podkreślać, że OK, będzie nagranie. Ale to już nie jest ten klimat, to już nie jest ta atmosfera. No i nie zadasz mi pytania, no nie? OK, lecimy dalej. Kolejny punkt to budowanie zaangażowania. Webinary są naprawdę. Superowe, jeżeli o to chodzi, ponieważ wydarzenie, znaczy webinar jest wydarzeniem online, ale na żywo. tak, To trochę taki, taka hybryda, nie? że jesteśmy na żywo, ale, ale online i ludzie natychmiast mogą reagować po pierwsze na siebie nawzajem, na jakieś komentarze. Ktoś tam coś wrzuca, ktoś mi odpowiada, albo ja coś mówię, ludzie to jakoś komentują. No i to jest naprawdę coś takiego fenomenalnego. W przypadku wideo jest to raczej niemożliwe. Znaczy, oczywiście możesz skomentować to nagranie i zachęcam cię do tego. Jeżeli możesz, to oczywiście w big kciuki w górę, zostaw komentarz, napisz, czy to nagranie ci się podobało, jeżeli tak. To będzie mi bardzo miło, więc napisz nawet jakiś taktyczny komentarz. To bardzo wiele dla mnie znaczy, ok? Więc teraz tak, to jest właśnie to. Żeby że ludzie mogą reagować, jest taka fajna, fajna atmosfera. I teraz, co mogą robić uczestnicy? No to przejdźmy przez to po kolei. Oni mogą zadawać pytania, oni mogą odpowiadać sobie nawzajem, mogą nawiązywać relacje, mogą się wymieniać kontaktami. U nas czasami jeszcze ludzie tam ktoś coś mówi i ten mówi, ale czym ty się w ogóle zajmujesz? Ten wrzuca stronę internetową, tam ludzie jakieś deale kręcą i tak dalej. No więc to też bycie na takim webinarze jest też świetną okazją do pozyskania klientów, nie? Tak, tak, tak naprawdę. Ok. Więc tak to, tak to wygląda. Jeżeli oglądasz jakiś materiał i widzisz, jak ludzie zadają pytania, czy się angażują, to też rośnie w nas tak. Taka chęć Do, dobra, to ja może też się odezwę, to ja może też coś tam zapytam, nie? Więc to jest fajne, że im więcej ludzi działa, znaczy im więcej ludzi y, jest aktywnych, tym oni powodują, że jeszcze więcej osób jest aktywnych. No i to jest po prostu coś absolutnie cudownego. Dobrze, przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt numer 6 to brak presji idealności. I teraz tak, jak robisz materiał wideo, nawet taki jak ja teraz nagrywam, chociaż już trochę sobie więcej wybaczam niż to było kiedyś, ale tak naprawdę na webinarze będzie ci wybaczone więcej. Podczas webinaru nie musisz robić dubli. W zasadzie no jak masz zrobić duble, czyli mówisz coś na żywo, tutaj jest tam 500 osób i ty powiesz, a nie wiecie co, przejęzyczyłem się, to muszę się cofnąć i powiedzieć jeszcze raz. No nie chlapnąłeś, to chlapnąłeś i lecimy dalej. Więc ja na przykład mam z tym ogromny problem, że jak kręcimy materiał wideo, to ja bardzo często mówię, stop, stop, dobra, jeszcze raz, powtórka i tak dalej. Bardzo często tak jest. Natomiast w momencie, kiedy robię webinar, no to jakoś to wszystko znika. No nie wiem czemu, ale po prostu jak coś chlapnąłem, no to chlapnąłem, lecimy dalej, nikt się tym nie przejmuje, ani ja, ani publika. I po prostu też przy takim webinarze nikt nie oczekuje ode mnie perfektnie, że wszystko będzie tam idealnie na tip-top topie, że każde słowo będzie, sk będzie skrupulatnie przemyślane. No nie, każdemu się zdarza w jakiś sposób pomylić. Ktoś się stresuje, tak, coś tam się stanie, zapomnie słowa albo właśnie przejęzyczy się. No i to jest normalna sprawa, nie jesteśmy idealni i na webinarze to jest taka właśnie fajna sprawa. Ja teraz staram się też nagrywać te swoje materiały wideo właśnie też w taki sposób, gdybym, jakbym prowadził webinary, żeby to było takie ludzkie, naturalne, a nie wszystko tam jakieś takie wymuskane i wyuczone, nie? Dobra, więc teraz tak, te dodatkowe wpadki pokazują też, że jesteś człowiekiem, po prostu też się trochę mylisz, to jest normalne, każdy się myli, każdy popełnia błędy, a to wszystko jeszcze bardziej powoduje, że ludzie ci ufają, ok? Więc ludzie wiedzą, że spotkanie jest na żywo i nie oczekują od ciebie też nie wiadomo czego. Liczą na wartość, liczą na konkretny content, na to, że zrobią sobie jakieś notatki, wyniosą coś z tego spotkania, poprawią coś w swoim biznesie. I to jest dla nich najistotniejsze, a nie to, czy ty tam się odrobinkę przejęzyczyłeś albo właśnie miałeś takie yy, 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 coś tam, nie? No, okej, okay. lecimy dalej. Punkt numer 7, tanie rozwiązanie. Zrobienie dzisiaj webinaru to jest naprawdę fenomenalnie tania sprawa. Z racji tego, że no zmieniła się zupełnie technologia, więc naprawdę dzisiaj webinar jest tani jak barszcz, żeby coś takiego odpalić. Ponieważ nie potrzebujesz ani jakiegoś super sprzętu, no naprawdę działa to fenomenalnie. Więc tak, jakie jest niezbędne minimum? No, przede wszystkim musisz mieć jakąś wiedzę, nie? Musisz mieć jakiś materiał. No i to jest normalna sprawa, że coś trzeba na tym webinarze przekazać. Więc możesz mieć prezentację przygotowaną w PDF-ie, możesz mieć jakąś mapę myśli, tak jak ja mam teraz na przykład naszykowaną. Możesz mieć dokument w Google Docs albo prezentację z prezentację Google, tak? Tam też się zrobić takie, da się zrobić takie Ala slajdy. Możesz mieć jakiś arkusz naszykowany i go pokazywać ludziom, ok? I to naprawdę też bardzo fajnie działa. Druga sprawa, no to oczywiście potrzebujesz dostęp do internetu, jeżeli masz w miarę stabilne łącze, no to to, to w zupełności wystarczy. No i wystarczy laptop na, albo nawet smartfon. Bierzesz smartfona i możesz po prostu poprowadzić jakiegoś live'a. Wcale nie musisz mieć do tego prezentacji i tak dalej. Przecież na Instagramie ile osób właśnie w ten sposób prowadzi swoje live'y albo na przykład ktoś stawia telefon, z tyłu ma jakąś tablicę, coś tam pisze albo ktoś pisze na jakichś kartkach, pokazuje to ludziom jako slajdy. No na, naprawdę da się to zrobić. Da się to zrobić niskim kosztem. Nie trzeba tutaj od razu budować nie wiadomo czego. Przecież tu nie budujemy rakiety. Powoli można to sobie wszystko rozwijać. No i właśnie. Na późniejszym etapie możemy dodawać różnego rodzaju triki, bajery i tak dalej. Możemy poprawiać audio, czyli na przykład możemy zainwestować w zewnętrzny mikrofon, taki jak ja mam teraz, tak? Możemy na przykład kupić sobie lepszą kamerę i wtedy będzie lepsza jakość obrazu, wszystko będzie lepiej tam działało i tak dalej dalej możemy prowadzić transmisję na przykład samym głosem, jeżeli ktoś nie chce. Ja swego czasu też prowadziłem w ten sposób webinary, że mieliśmy normalnie pokój webinarowy wynajęty, pokazywałem prezentację, a zamiast takiego, no zamiast tej takiego okienka z moją kamerką, to było wstawione moje zdjęcie. No bo wtedy akurat mieszkałem, wynajmowałem taki dom w takiej małej miejscowości, tam nie miałem takiego super stabilnego łącza, no i albo czasami coś tam się działo z tym internetem, więc wolałem wyłączyć tą kamerę, żeby tutaj ludzie się skupili na prezentacji i na tym, co ja mówię. I to też naprawdę bardzo fajnie Działało. No, a oczywiście, potem już można za, zainwestować też w jakieś za, zaawansowane programy do streamingu, żeby sobie robić jakieś przełączanie scen, dodawanie animacji, jakieś tam inne bariery wizualne. No, tego jest odgroma. No, ale na początku tego nie potrzebujemy, więc zachęcam. Zawsze do tego, wystartuj tu gdzie jesteś i z tym, co masz. I punkt numer 8, no to oczywiście skuteczna sprzedaż. Webinary fenomenalnie sprzedają, to jest coś absolutnie kapitalnego. Jeżeli masz dobrze przygotowany webinar, jeżeli on jest przećwiczony, no to wierz mi, że to działa naprawdę fantastycznie. Więc jeżeli ludzie dostali od ciebie super wartość przez 30, 40, 50 minut i wielu z nich tak naprawdę chce wiedzieć więcej, tak? Czyli ok nauczyłeś nas tutaj czego? Nauczyłeś nas Tutaj czegoś, to pokaż mi więcej. Chcę wiedzieć więcej, tak? No i po prostu możesz ludziom powiedzieć: Dobra, słuchajcie, bo to jest tak zaawansowany temat, że no, gdybym chciał wam wszystko opowiedzieć, no to się nie da. To musielibyśmy tu siedzieć trzy dni, ale mam o tym kurs. Nagrałem taki kurs i tak dalej. I proszę bardzo, tutaj możecie sobie go kupić. Podajemy linka i tak dalej. Oczywiście cała ta prezentacja i to wszystko, jak przejść od merytoryki do części sprzedażowej, to nie jest aż takie proste. Ja to trochę tutaj uprościłem. Natomiast, no, rzeczywiście działa to kapitalnie. No i oczywiście fenomenalnie działa atmosfera, która jest na webinarze, tak? Ponieważ ludzie piszą pozytywne komentarze. Piszą, że dołączyli już do kursu, tak, ja już kupiłem i tak dalej. Hej, ludzie, kupujcie, zalogowałem się. Albo na przykład, że ja mam inne produkty, Bartka, i to jest tam sztos i tak dalej. Więc jeżeli widzisz takie pozytywne reakcje, no to też to bardzo fajnie działa. Więc coś takiego też może zachęcić niezdecydowanych do sięgnięcia po portfel. My jeszcze czasami robimy taki mek, że na przykład na taki webinar sprzedażowy zapraszamy klientów, czyli piszemy do klientów maila, hej, jutro o 11, czy tam o 10 robimy webinar i będziemy sprzedawać. Na przykład, kurs liczy się kampania, a ty już jesteś posiadaczem tego kursu, prawdopodobnie on już ci się wrócił po więc jak tylko możesz, wpadnij jutro i jak możesz, to napisz na czacie jak, jak kilka tam dobrych słów na temat tego produktu, co on ci dał, czy dał ci już zwrot z inwestycji, jak duży i tak dalej, i tak dalej. No i rzeczywiście nie wszyscy, no bo wiadomo, że ludzie są zajęci, mają swoją pracę, ale bardzo dużo osób przychodzi też na tego typu webinary. No i to później powoduje, że mamy taki wykres wanny. To jest coś takiego, że zazwyczaj jak mamy na przykład okno sprzedażowe i mamy dzień pierwszy sprzedaży i później ostatni dzień i w tych dwóch dniach robimy, robimy jakiś webinar, tak? Czy, czy No wiadomo, że w ostatni dzień no to często ludzie kupują, no bo już ostatni dzień no to, to, to wsiadają na pokład, ale pierwszego dnia to ludzie kupują właśnie bardzo często ze względu na webinar. No i tutaj na przykład widzisz wykres, to jest wartość zamówień z jednego z naszych produktów, czyli tu był pierwszy dzień, potem trochę słabiej, tu w ogóle już widać takie jakieś szorowanie pod niej i powoli, powoli się odbijamy, no i tu był ostatni dzień sprzedaży. Czyli bardzo dużo zamówień. Więc tak to działa. No i to naprawdę pokazuje, jak te webinary są skuteczne. Oczywiście to też mamy opracowane, jak robić webinary na rozpoczęcie, a jakie robić webinary na zakończenie i tak dalej. Kiedy, co, jak, kiedy zaprosić gości, a kiedy nie. No także to wszystko jest elegancko rozpykane. I jeżeli chcesz ruszyć z kopyta i, żeby, i chcesz, żeby te webinary szły jak po sznurku... Chcesz wiedzieć, jak to wszystko sobie przygotowywać, no to zapraszam Cię serdecznie, ponieważ mamy dla Ciebie idealną ofertę, idealną propozycję, a mianowicie, mamy dla Ciebie taki produkt sześć filarów skutecznych webinarów, i to jest taka rzecz, od której polecam zacząć, tak? To jest taki sześć filarów, przez które należy przejść, poprawić sobie to i już ludzie tutaj widzą fenomenalne efekty. A potem, jeżeli chcesz dokręcić jeszcze więcej śrubek, to zachęcam do naszego webinarowego multitula, To jest takie to jest taki nawet nie kurs online, tylko taki zestaw, checklist które możesz sobie pobrać do Asany, do Trello, do ClickUp'a i po prostu możesz to przekazać swojemu zespołowi albo asystentce i sprawdzić, czy wszystko krok po kroku zostało zrobione, odpalone, żeby się później nie stresować na webinarze, że a czy ja wyłączyłem telefon, czy on jest wyciszony, albo tam na przykład, czy byłeś w toalecie, bo nawet tego typu punkty mamy zapisane, więc to jest bardzo istotne, żeby też oczywiście skorzystać z toalety, albo później będziesz dwie godziny prowadzić prezentację, no i może być kiepsko, ok? Więc to jest bardzo istotne. Oczywiście te dwa produkty możesz też kupić razem w pakiecie, wszystko już tam jest na stronie. Więc zachęcam, jak sobie wejdziesz na stronę sklep.pl, to tam znajdziesz te produkty. Również linki do tych produktów znajdziesz w opisie do tego nagrania. Zachęcam z całego serducha, ponieważ zastanawiamy się, czy nie podnieść ceny tych produktów. Więc korzystaj, póki jeszcze są w naprawdę bardzo, bardzo atrakcyjnych cenach. OK, panie i panowie, bardzo wam dziękuję. Za oglądanie dzisiejszego materiału, i oczywiście zapraszam do kolejnych tego do, do odwiedzin i do oglądania kolejnych naszych wideo. Tutaj na kanale już jest tego bardzo dużo, więc możesz sobie sprawdzić zakładkę wideo albo zakładkę na żywo. O tych kursach, o sprzedaży, o ofertach. No, nagraliśmy już tony tych materiałów, więc zachęcam do tego, żeby nadrobić zaległości. A większość tych materiałów, tak 99%, a w zasadzie wszystkie, to są takie materiały evergreen, więc to, że on był nagrany rok temu, czy pół roku temu. To, to nie znaczy, że on już nie jest aktualny. Ja zawsze się staram też nagrywać moje materiały w taki sposób, żeby one były aktualne jak najdłużej, żeby żyły jak najdłużej. Więc zachęcam do tego jeszcze raz. Wbijaj kciuk w górę i oczywiście daj dzwoneczek, żeby później YouTube też ci przypomniał o tym, że wrzuciliśmy nowe materiały. No i jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to subskrybuj. Okej, okay. tyle z mojej strony. Dziękuję pięknie. Do zobaczenia.